Ale fajny wyskok! Oh. Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Ty, ale oni mają tutaj fajne pojazdy, takie też offroadowe trochę. Dobra, na razie policja zgubiona. Jedziemy dalej. No myślę, że w takim pojeździe ciężko będzie mnie dogonić, bo w razie czego mogę sobie szybko na offroady zniknąć, nie? Więc nic mi tu nie grozi. Chyba. Shit. Co, oni będą mnie po offroadach też ścigać? Nie, no chyba nie. Ale to jest wariat. Co, ścigają mnie czy nie? Chyba muszę wbić trzecią gwiazdkę, żeby to miało sens. Jedzie za mną? Jedzie, kurde, dobra. Zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj. Trzeba uważać, jak się hamuje! Shit! Złapią mnie? Nie no dobra, chyba im finalnie uciekłem, ale kosztowało mnie to znowu furę. Jo, piernicze, zaraz przed tym mi się zespawnował. Tak w ogóle. Nie takim autem? Ja wam powiem dlaczego. Tutaj na offroadach bardzo łatwo się rozwalić. Nawet takim autem. Nie mogę tak mocno hamować tym autem, bo można łatwo się rozwalić. Fajnie. Dobra, tutaj mamy taką jakąś wielką wydmę. Wow.
O kurde, i to jest chyba największa wydma na tej mapce. To jest ta nowa mapka, 10 km2. Ale zrobili aktualizację do tej gry, kurde. Niby sam otwarty teren, ale jak masz dobrą fizykę w grze i fajne autka, to można się naprawdę tutaj długo, długo pobawić. I na te wszystkie góry tutaj dookoła można sobie pośmigać. Tylko że na te kamieniste drogi ciężko jest wjechać tam, co jest przed nami, to wzgórze. Podniesie się? No chciałbym wjechać na szczyt tej góry, jeszcze dzisiaj mi się to nie udało. I na razie idzie dobrze. Oj. Tylko właśnie, jak mamy mniejsze ciśnienie, to samochód automatycznie ma też mniejszy prześwit, nie? Musimy się z tym liczyć, ale z drugiej strony nie będzie się tak mocno wybijał od uderzeń w te, w skały różne. Uhu, dobra, pierwszy szczyt zaliczony. Ale wysoko, ale czadersko to wygląda, co? Kurczę. Dobra, to jest chyba jeszcze nie najwyższy szczyt. Fuck me, ale ciężko. Uwaga. O, ale fajny wyskok. O, okej, przetrwałem. Jest dobrze. O, ale mi się podobał ten wyskok, kurde. Sztos. Ups, stawaj na koła. Dobrze. Powoli, powoli. Okej. Atakujemy najwyższy szczyt. O, dawaj, dawaj, dawaj. Kuźwa. Jakie ma fajne doloty tu na dachu, kurde. Uch, shit. O nie, 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 nie. Nie, nie, nie rób tak, nie rób tak. O, fuck. O, koniec. Boka zaliczyłem. Dach, boka. Znowu dach, koło zapasowe i dach. Ła. O nie, cofnęło mnie do tego pierwszego szczytu chyba. Cholera. Rock Bouncer? Że ten jest najlepszy? No dobra. O kurde. Ten jest, to jest najmocniejsza wersja tego auta, więc... O kurde. Faktycznie, inaczej pracuje to zawieszenie z tyłu. Ty. Dobra, miałaś rację, przeździak. Inaczej to działa. O! Inaczej pracuje to z tyłu, ale tutaj się wrąbałem fest. O, co to? Co ja mogę z tym zrobić? Ruszaj prawo, lewo, okej. Aha! Rozumiem, żeby można było samochód podnieść. Wow, ale czad. Ja wiernicze, zaraz się zesikam. Właśnie tego mi brakowało, żebyśmy mogli sobie ustawić samochód na innym samochodzie. Ja wiem, że tutaj są lawety, ale chodzi mi o to, że na przykład na samochodzie, który nie jest przystosowany do transportu innych pojazdów, nie? Jak mieliśmy tego żuka, żeby na nim jakiegoś małego autka załadować. I wiesz, gdzieś się przejechać. Powiem wam, podjechać pod te kamienie to jest wyzwanie. I szczerze wam to mówię, trzeba się tu postarać i delikatnie tym gazem operować zwłaszcza. Już nie mówię o tym, żeby się w kierunku przepaści nie ustawiać bokiem, nie? Bo to jest końcówka.
Dobra. Wjechaliśmy sobie tu. Chyba ja tu byłem, nie? Teraz powinniśmy pojechać tu w lewo i na tamten szczyt spróbować. O, tu są głazy fest. Jadę, ze względu na wyzwanie. To może być ciekawe. O kurde. Cofajmy. Ja pierdziczę. Patrzcie na to, jak te koła w ogóle pracują, jak one się czasami blokują o te głazy, no nie? Ej, przejechaliśmy przez te najgorsze kamienie. O, się, zapakowałem się. Dobra, musimy trochę mocniej wycofać, żeby właśnie, kurde... Nie zaliczyć. O, fuck. Ciężko się już zatrzymać, jak już wóz zaczyna się tak staczać. Oj, coś się z silnikiem stało też. Kurde. Na ilu stopniach gram? 2530, ale mam softlock włączony. Także do tego auta nie wiem, jaki jest kąt skrętu maksymalny. To jest coś innego. Dawaj, 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 dawaj! O, 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 o. Ale widok fajny. Ej, tu można takie foty teraz robić, zobacz. Jak to zajebiście wygląda. Czad.